Ustabilizowało to jego pozycję daleko. Robert Kraniec, mistrz świata w lotach. Janek Ziobro, olimpijczyk. Ta dwójka, Kamil Stoch, Janek Ziobro, zwycięzcy z Engelbergu, mają pewne miejsce. W granicach 120 metrów był przez moment dość wysoko po odbiciu nad wielką krotwią Janek Ziobro, ale poradził sobie z tym skokiem w końcowej fazie. Tak, mówi niestabilnie, podmuchy z boku. Patrzymy jak minus 4,5, czyli miał wiatr pod narty. On musi być troszeczkę rozkojarzony. Urodziny córki, stało się to podczas konkursu w Wiśle. To jest niewątpliwie takie wydarzenie w życiu każdego człowieka, że...